Matura informatyka 2017, zadanie z teorii, zadanie pierwsze pod tytułem prostokąt. Treści weźmiemy sobie oczywiście ze strony maturainformatyka.info.pl z działu teoria. Tutaj zamieścimy tworzony właśnie film. Tu mam już otworzoną stronę z zadaniem. Przejdźmy do treści. Mamy daną liczbę n, określającą wielkość zbioru A. Tutaj są przykładowe zbiory A oraz liczby całkowite wewnątrz tego zbioru. Należy stworzyć taki prostokąt z boków o długościach określonych tymi liczbami, żeby był po pierwsze maksymalnie duży, czyli biorę największe te liczby. Po drugie, nie dzielił się przez liczbę pierwszą P, która jest podana dla każdego zbioru osobno, oraz żeby nie był kwadratem. To znaczy, że boki muszą być różne. Jak do tego zadania podejść? No oczywiście można by mnożyć dwie największe liczby ze zbioru A, a potem sprawdzać, czy pole powierzchni jest podzielne przez liczbę P, ale informatycy zwykle taki problem upraszczają w taki sposób, że sprawdzają podzielność przez tą liczbę iloczynu. Bo proszę Państwa, jeżeli mamy iloczyn A razy B i sprawdzamy jego podzielność przez jakąś liczbę N, no to możemy sprawdzić podzielność tej liczby A, jednego z czynników, oraz podzielność drugiego czynnika przez liczbę N. Jeżeli choć jeden z tych warunków jest prawdziwy, to znaczy dzieli się bez reszty A przez N albo B przez N, to znaczy, że nasz iloczyn także jest podzielny przez N. To jest oczywiste. No dobrze, sprawdzamy zatem dla przykładu, który mamy rozwiązany, 77. 33 jest podzielne przez 3. Nie możemy uwzględnić 11. Nie. Bierzemy zatem 11. Czy 7, tak? Lecimy od największych liczb, żeby uzyskać największe pole prostokąta. Czy 7 jest podzielna przez 3? Nie. A zatem 11 razy 7 i mamy wynik 77. I w kolejnych przykładach postępujemy dokładnie tak samo. Od największej 15 jest podzielne przez 5, pomijamy. 12? Nie. A zatem 12 razy. 10 jest podzielna przez 5, 6 nie jest. 12 razy 6 daje nam 72 i to jest największe pole prostokąta, który nas interesuje i widzimy, że rzeczywiście taki jest wynik. Kolejny zbiór. Od największej. Tu niestety nie są uszeregowane, więc musimy sobie samodzielnie wyłowić największe. 28 jest podzielne przez 7, a zatem nie. 18 już tak. Kolejna, 14 jest podzielna, ale 12 już nie jest podzielna. Czyli 18 razy 12 i uzyskujemy, tak jak tutaj w wyniku, 216. I ostatni podpunkt. Proszę zauważyć, że tu mamy same liczby parzyste z wyjątkiem siódemeczki. Więc 7 razy dowolna parzysta, albo nawet dowolna parzysta razy dowolna parzysta, zawsze w wyniku uzyskamy liczbę parzystą, a zatem podzielną przez 2. Nie znajdziemy takiego prostokąta, zatem w wyniku wpisujemy 0, co jest poprawną odpowiedzią. W podpunkcie drugim musimy zrealizować to teraz za pomocą pseudokodu albo programu w wybranym przez nas języku programowania. Na co musimy zwrócić uwagę? Przy ocenie będzie brana złożoność obliczeniowa naszego algorytmu, czyli musimy zrobić go optymalnie. Dodatkowo możemy wykorzystywać tylko podstawowe operacje arytmetyczne. Nic tu nie mówią o operacjach logicznych, dlatego ja sobie pozwoliłem używać operacji AND jako operatora logicznego. Jeżeli by ktoś stwierdził, że no nie wypada, no to można zrobić oczywiście IF wewnątrz IFA. I to jest dokładnie to samo przecież co AND. Tak? To jest odpowiednik IF, jeden warunek jakiś, AND i drugi warunek. To jest dokładnie to samo.
Popatrzmy na specyfikację naszego programu. Już mamy dane n, tablicę A o wielkości n oraz liczbę pierwszą, przez którą będziemy sprawdzać podzielność. Nie musimy tego wczytywać. Naszym wynikiem ma być zmienna duże s. I nie musimy jej wypisywać. Wystarczy, że wynik będzie wewnątrz tej zmiennej. Przejdźmy do rozwiązania, przy czym na razie nieoptymalnego. Ale gwoli takiej dyskusji akademickiej dobrze by było sobie je przeanalizować. Czyli złożoność kwadratowa, za którą nie dostalibyśmy maksymalnej ilości punktów. Na początek mam zdefiniowane, to nie należy oczywiście do naszego algorytmu, to są tylko przykłady z punktu pierwszego, na których sobie przetestujemy działanie naszych programów. Tu mamy w języku C, a tutaj mamy w języku Python dokładnie odpowiednik. No i teraz tak, nasz program tak naprawdę zaczyna się i kończy o w tym miejscu, a dla Pythona o w tym miejscu. Jak mówiłem, wypisywanie już nie należy do naszego algorytmu, ale my sobie wypiszemy, żeby zobaczyć, czy wszystko zostało obliczone poprawnie. Oczywiście sprawdzanie wielkości tablicy tutaj czy tutaj też nie należy do algorytmu, bo n jest daną. Czyli to, co jest podświetlone, to tylko to jest naszym rozwiązaniem w złożoności kwadratowej. No i co my robimy w złożoności kwadratowej? No proszę bardzo, przebiegamy przez całą tablicę od i równego 0 do mniej n, czyli przez całą tablicę przebiegamy. Po czym po j przebiegamy znowu przez całą tablicę i wymnażamy odpowiednie elementy tej tablicy. To znaczy, co robimy? Bierzemy 15 i wymnażamy ją razy wszystkie elementy tej tablicy, łącznie z 15. Potem bierzemy 12, wymnażamy ją znowu razy wszystkie elementy tej tablicy. Czyli mamy wszystkie możliwe kombinacje, nawet tego samego boku z tym samym, co będziemy i tak potem ifem odrzucać. No właśnie. Jeżeli już wymnożymy sobie takie tymczasowe pole, to sprawdzamy po pierwsze, czy pole jest podzielne przez naszą liczbę p. Jeśli nie jest, to ok. Sprawdzamy dalej, czy czasem nie jest to kwadrat i jeśli nie jest to kwadrat, to jeszcze sprawdzamy, czy nasze obliczone pole jest większe od tego początkowego, zerowego, które przyjęliśmy lub wcześniej nadpisanego. Jeżeli znaleźliśmy większe, no to oczywiście je nadpisujemy. I to jest koniec. Będziemy mieli maksymalne pole w zmiennej S. I tutaj jest drobna różnica. Dlaczego? Dlatego, że tu mam pętlę for j in zbiór. W związku z tym tutaj nie wybieram przez indeks elementu z tablicy, tylko pod i i j już mi się podpiszą konkretne elementy tablicy. I to jest cała różnica Pythona z językiem C. Można by jeszcze troszeczkę zoptymalizować nasz algorytm. Proszę zobaczyć, że jeżeli mnożę 15, to już nie muszę ją mnożyć razy siebie, tylko razy pozostałe elementy. Potem 12 już nie muszę jej mnożyć razy siebie, ani też razy element wcześniejszy, bo kolejność w tym mnożeniu nie miała znaczenia przy obliczaniu polu prostokąta. Więc to już pomijam, tylko następniki w tej tablicy mnie interesują. 10 mogę wymnożyć już tylko razy te kolejne. A zatem, tak jak tutaj podpisałem w komentarzu, tą drugą pętlę mogę zacząć nie od zera, tylko od i plus 1. I to jest bieżący element, i plus 1, czyli od kolejnego. Zmniejszyłem ilość wykonywanych operacji, ale to jest ciągle złożoność kwadratowa, a zatem nie uzyskalibyśmy za to maksymalnej ilości punktów, zatem przejdźmy do optymalnego rozwiązania. Za rozwiązania liniowe będę miał już maksymalną ilość punktów. Liniowe, czyli no, dajmy na to ten przykładowy zbiór A, przebiegnę tylko raz, jednokrotnie. Ja nie doczytałem tego, dopiero teraz sprawdziłem w trakcie zadania. Mam pewność, że elementy się nie powtarzają, więc jeżeli nie zrobię takiego numeru, że wymnożę ten sam element razy ten sam element, to mam pewność, że nie jest to kwadrat, co uprości nam rozwiązanie zadania. No i oczywiście samo rozwiązanie to jest odtąd dotąd, ponieważ n oraz a i p są dane, a tu już mamy s obliczone i tutaj to jest ten fragment, który
musimy podać jako odpowiedź, pamiętając oczywiście, że indeksowanie w treści zadania oryginalnego jest od 1 do n, a my tutaj sobie upraszczamy sprawę i indeksujemy od 0 do n mniej 1. Poszukuję podwójnego maksimum. Niech max 1 to będzie to największe maksimum, a max 2 to będzie to drugie maksimum, nieco mniejsze od max 1. Mamy gwarancję, że się nie powtarzają. I co sprawdza? Czy badany element, kolejny element tej tablicy jest podzielny przez p? Jeśli podzielność zwraca jakąś resztę, czyli mamy wartość różną od 0, to znaczy, że nie jest podzielny, interesuje mnie, no to sprawdzam dalej. Czy ten element, który badam, jest większy od maksymalnego, tego największego? Jeżeli tak, to ten maksymalny już nie jest maksymalny, tylko tak naprawdę jest drugi, muszę go sobie zapamiętać pod dwójką. Natomiast pod maksymalny wstawiam ten badany. W przeciwnym wypadku sprawdzam jeszcze, czy nie jest aby większy od tego drugiego. Już wiem, że nie jest większy od pierwszego, ale czy aby nie jest większy od drugiego? Jeżeli jest, no to podpisuję już bez żadnych problemów pod drugi max. Na sam koniec, po przebiegnięciu tej pętli, wiem, że w zmiennych max 1, max 2 są dwa największe boki, które spełniają o ten warunek. Wystarczy je wymnożyć i w S mam wartość poszukiwaną. No to sprawdzamy. Kompilujemy. Uruchamiamy. 216. Pamiętamy, że jest to poprawna odpowiedź. I analogicznie w Pythonie. Tu nie muszę nawet kompilować F5. Także 216. I za jedno z tych dwóch rozwiązań, bądź za pseudokod mu odpowiadający, otrzymalibyśmy maksymalną ilość punktów w zadaniu prostokąt na maturze 2017.